Dzień dobry wszystkim. Zacznę od nawiązania do hasła Współmorze, gdyż to hasło wraca do korzeni i do tego, co jest nam najbliższe i najbardziej znajome. Kontynuuje temat współodpowiedzialności i działania we wspólnocie. A wspólnota, jak wiemy, jest bardzo zróżnicowana, jest różnorodna. I pytanie do Was takie ogólne. Jak się powinno projektować dla takiej różnorodności emocjonalnej i psychologicznej? Jakie kompetencje powinny się tam znaleźć? Trochę coś na ten temat wiemy chyba. Coś wiemy, tak. No jesteśmy w trzy i to są trzy różne perspektywy. To już chyba wyznacza nam jakiś kierunek do tego, jak projektować. Właśnie dla różnorodności, przez różnorodność i przez otwartość chyba na... Chciałam powiedzieć na nowe, ale chyba nie tylko na nowe, bo też na to, z czym może każdy zapomniane. Z nas przychodzi. Może też zapomniane, bo zapomniane to takie trochę oduczanie się i uczenie na nowo, bo to też jest ważne w takim właśnie projektowaniu dla wszystkich. Nie wiem, czy dla wszystkich to jest dobre słowo, ale otwartość, na pewno otwartość i ciekawość. To jest kompetencja. Myślę, że to jest kompetencja chyba dla mnie najważniejsza. Ciekawość drugiego człowieka, ale przestrzeni też, relacji, społeczności, budowania pewnych perspektyw i horyzontów. To tak rzucę na początek. Na pewno projektowanie powinno być odpowiedzialne. To jest tak, że projektujący musimy pamiętać o tym, dla kogo, z czego, co się z tym produktem stanie. Jak ten produkt ma nam usprawnić nasze życie, co ma dla nas zrobić. To nie jest kwestia zaprojektowania ciekawego produktu po prostu, bo jest ładny. On musi być funkcjonalny, on musi nam służyć, on musi być do czegoś. Jeżeli już poświęcamy czas, energię, tworzymy, wytwarzając jakieś po drodze różne odpady, bierzmy odpowiedzialność za to, co tworzymy i róbmy to dla tych osób, którym chcemy polepszyć ich życie. To nie jest tak, że projektujemy nieodpowiedzialnie. Róbmy to odpowiedzialnie dla konkretnej ludzi, odbiorców, dla osób, które mają konkretne wymagania, którym możemy coś dać. W zamian oczywiście dając im ciekawy produkt. Mogę jeszcze do tego dodać, że dla mnie takim wyzwaniem tego typu projektowania pod jakąś wspólnotę, czy też warunkiem może jest empatia. Wydaje mi się, że to jest taka kompetencja, która jest ważna w kontekście tego, jak niektórzy z nas przewidują przyszłość. Mówi się też, może taki jeden z moich mistrzów, z którymi miałam okazję pracować przez ostatnich parę lat, czyli Itay Palti, architekt, który też jakby inicjował mnie w tą dziedzinę projektowania w oparciu o dane naukowe neuronauki, podkreślał, że zawód architekta, bo tutaj ja głównie działam w tej strefie architektury, urbanistyki, w przyszłości to jest właśnie zawód opierający się o empatię. Więc ta empatia i taki buzzword trochę, hasło, ale myślę, że wciąż niedoceniane, interdyscyplinarność. I partycypacja, co-design, współtworzenie. To są dla mnie, jakby nie wyobrażam sobie, żeby coś, co miałoby działać dla większej grupy ludzi, było tworzone nie w oparciu o te paradygmaty projektowania włączającego. To takie hasła. Teraz. Tak, super, że powiedziałaś o tej interdyscyplinarności, bo to nawiązuje do mojego kolejnego pytania do Was. Czy widzicie jakiś klucz, jak dopierać takie zespoły interdyscyplinarne? Czy myślicie, że to powinien być jakiś uniwersalny klucz, uniwersalny zespół pracujący, czy powinien być bardzo personalizowany do każdego projektu? I kto powinien w takim interdyscyplinarnym zespole według Was się znaleźć, a w tym momencie jest zapomniany albo pomijany? Na pewno należy pamiętać o osobach, dla których się projektuje dany przedmiot, czy daną usługę, czy cokolwiek. Jeżeli projektujemy dla osoby, dajmy na to starszej, nie możemy zapomnieć o osobach starszych, o których po prostu bardzo często zapominamy i wydaje nam się, że my z perspektywy młodych osób wiemy lepiej, co będzie potrzebne naszej mamie, naszemu dziadkowi, naszej cioci. To nie jest prawda. Ona wie najlepiej, co jest jej potrzebne i ona jest w stanie udzielić nam tak naprawdę prawdziwej odpowiedzi na to, co nas nurtuje.
dać nam taką wskazówkę, która tak naprawdę będzie krokiem milowym do tego, żeby ulepszyć dany produkt, żeby coś na nowo stworzyć, przedefiniować. Ale oczywiście im więcej osób dopuścimy do samego procesu tworzenia, osoby, które spojrzą z zupełnie innej perspektywy, czy musimy się zamykać tylko w tym, że produkt, który projektujemy, jest dedykowany tylko dla osoby w tej sytuacji akurat starszej? Nie, jeżeli to będzie produkt uniwersalny, który będzie spełniał jednocześnie świetne funkcje dla osoby młodej, sprawnej i przy okazji dla osoby starszej, a może i dla mamy z dzieckiem, dlaczego nie? Dopuśćmy jak najwięcej osób, które są w stanie coś wnieść do tego tworzenia, do tego całego procesu. I oczywiście pamiętajmy o tym, że samo tworzenie nie jest ideą, to nie jest cel nadrzędny. Zróbmy to ze świadomością tego, czemu ma to służyć, ten produkt, co ma nam przynieść, jak my mamy się czuć z tym produktem. Tak? On musi być ładny, funkcjonalny, ale także dostępny cenowo, ale także mieć prostą formę, być na przykład mobilny, można go ze sobą zabrać, więc powinien spełniać wiele innych rzeczy, więc im więcej perspektyw, im więcej osób zaprosimy do takiej dyskusji na to, żeby spojrzeć na dany produkt, tym lepiej. Różnorodność. Różnorodność, dokładnie. I ja bym tutaj dołożyła jeszcze nie tylko taka różnorodność, jeżeli chodzi o dziedziny czy obszary, którymi się zajmujemy, ale dołożyłabym jeszcze do tego różnorodność, jeżeli chodzi o generacje, bo my musimy zacząć ze sobą rozmawiać, to jest to, co zaczyna się teraz dziać, no bo tak mówiliśmy, nie wiem, starzejące się społeczeństwo i wybraliśmy fokus na starzejące się społeczeństwo, to tu i teraz. A zaprośmy młodych ludzi do tej dyskusji, nie? Bo to też tutaj, ja bym powróciła do tej odpowiedzialności, o której tu mówiłaś, nie? Bo ja myślę, że kiedy projektujemy, to też my musimy patrzeć w przyszłość, dlatego że ten produkt, jeżeli ma spełniać te kryteria odpowiedzialności, to on powinien zostawać z nami na lata. Więc zobaczmy, co będzie za 10 lat. Pomyślmy może nawet czasami też abstrakcyjnie zupełnie, fantastyczne, intelektualne ćwiczenie o tym, co będzie za 50 lat. Nie? I na przykład o tym, jak będzie wyglądać starość. Dlaczego mówimy o kompetencjach międzygeneracyjnych? Dlatego, że żyjąc dłużej, będziemy dłużej zostawać na rynku pracy. Czyli będziemy musieli się mieszać. Czyli te produkty też nie mogą być w jakiś sposób personalizowane dla konkretnej grupy. Nie? Tylko one muszą być... No właśnie, szerokie, inkluzywne też pod względem właśnie generacji i tej różnorodności, którą te generacje absolutnie wnoszą, bo my na razie, ja mam takie wrażenie, że my na razie się dzielimy na zetki, alfy, boomersów i tak dalej. Siądźmy do jednego stołu, pogadajmy o tym, jak będzie wyglądać jutro, nie? Bo to jest sprawcze wtedy i to jest odpowiedzialne dla mnie przede wszystkim. Nie? I to pomaga też w przełamaniu różnych stereotypów, prawda? Przełamywaniu różnych uprzedzeń, które mamy. Mhm. Zamykamy się w grupach, w klikach. Zapraszaniu też na przykład do przestrzeni wspólnych. Tak? No to tak jak powiedziałeś o stereotypach. Stoik do gry w szachy to nie jest miejsce dedykowane na przykład tylko i wyłącznie osobom starszym. Zaprośmy wszystkich, dajmy taką możliwość, żeby ta przestrzeń była, czy przestrzeń wspólna była na tyle zapraszająca, że każdy chce tam przyjść, że każdy chce tam wejść i nie jest jakąś na przykład, nie wiem, zamkniętą przestrzenią dla konkretnej grupy. To dotyczy zarówno przestrzeni, jak i produktu, nie? To myślę, że tutaj tu jest dla mnie odpowiedzialność też. Tak, ale jednak ja jeszcze bym pociągnęła ten wątek. Bo dużo mówimy o wartościach, o kompetencjach, ale fajnie by było też nazwać, kogo właśnie w tych zespołach brakuje. Kogo po prostu byście zaprosiły przez swoje doświadczenia, widzicie, kogo brakuje. Konkretne zawody albo zawody przyszłości, które powinny właśnie powstać albo dopiero co powstawają. Żeby trochę bardziej nakierować też to młode pokolenie na tą otwartość głowy i właśnie nie blokowanie się na niektóre zawody. Ja bym tutaj do takich ścisłych i twardych dyscyplin zaprosiła humanistów. I to będzie szczęście dla humanistów, bo zaczną coś wymyślać, a nie kolejną definicję. Ja zawsze przytaczam tutaj przykład krakowskiej uczelni mocno technicznej Akademii Górniczo-Hutniczej, która od razu w naszej głowie jest twardą nauką i wydział humanistyczny, który tam powstał i który wniósł tam niesamowitą wartość. Bo humaniści usiedli przy jednym stole z ludźmi, którzy tworzą technologię i dzieją się fantastyczne rzeczy, czy w wiarze, czy w ogóle w robotyce, czy no właśnie, no, ten taki, wiecie, make tech human po prostu.
zaprośmy tam człowieka, pogadajmy o tym. I tu dla mnie właśnie humaniści, czyli takie ścisłe dyscypliny z dyscyplinami bardzo miękkimi, bardzo humanistycznymi, może też szerokimi, nie? Bo nie wiem, sztuka na przykład. Ja jestem też pod wrażeniem uczelni artystycznych, tego, żeby tam się spotykać, bo to jest otwierające, mega otwierające, że to są inne horyzonty zupełnie. I teraz, no właśnie, no pogadajmy o tym, nie? Wszyscy. A na przykład psychologia, socjologia, neuronauki. No wiesz, nie chcę tutaj jakoś masywnie promować, że tak powiem, swojej dziedziny czy swojej osoby, natomiast no jasne wydaje mi się, że jeżeli chcemy faktycznie projektować pod człowieka i tutaj chciałam jakby nawiązać w ogóle też do opisu tego wydarzenia. Tak, zgadzam się po części z tym opisem, który był na stronie internetowej, że zawsze w designie myślało się o człowieku, natomiast uważam, że możemy pod tego człowieka projektować jeszcze lepiej. I wiem, że w wielu dziedzinach, na przykład serwis designie i tak dalej, już jest taka tendencja, już nawet architektura tam leci, tak? Już odchodzimy od tego człowieka, od tego human-centered design, który też był takim buzzword, takim hasłem marketingowym i teraz lecimy w stronę ekosystemów i projektowania też pod zwierzęta i inne. Natomiast z mojej perspektywy my nigdy tego człowieka w architekturze do końca nie zrozumieliśmy, tak? I dopiero teraz, na początku XXI wieku mamy narzędzia technologiczne i zaczynamy mieć specjalistów, takich ludzi mosty, którzy mają jedną nogę w projektowaniu na przykład architektonicznym, a drugą nogę w antropologii, psychologii, neuronaukach, którzy mogą faktycznie wnieść jakąś zupełnie nową jakość. Więc nie lećmy jeszcze tak bardzo w stronę, znaczy chodzi mi o to, że zastanówmy się jeszcze, czy nie możemy projektować pod tego człowieka lepiej. Oczywiście też o tym mamy tutaj rozmawiać dzisiaj, o tej inkluzji psychospołecznej i tak dalej, więc tak, myślę, że ta perspektywa człowieka i wpuszczanie antropologów, antropolożek, psychologów, psycholożki tak, do zespołów, czy właśnie neuronaukowców, to jest super sprawa. To się dzieje w niektórych miejscach. To się dzieje. I ja właśnie chciałam o tym powiedzieć, że kiedy powstawały pierwsze działy dziecięce, na przykład w sklepach IKEA, do współpracy oprócz właśnie dzieci i rodziców zostali poproszeni psychologowie dziecięcy. Właśnie po to, żeby pomóc zrozumieć ten świat dziecięcy, żeby pomóc zrozumieć, jak dziecko się rozwija, zrozumieć, co na danym etapie życia dziecku jest potrzebne, więc jakby to się dzieje. To nie jest tak, że tutaj mamy jakieś w tej chwili abstrakcyjne pomysły, tylko po prostu tak jest. Korzystajmy z tego, że mamy tą wiedzę, mamy skąd ją czerpać i tylko w ten sposób możemy rozwijać konkretne rozwiązania, które są dedykowane jakiejś grupie, do której chcemy dotrzeć. Ale są też bariery, prawda? Jeżeli chodzi o tworzenie tego typu zespołu. No właśnie, Kasiu, bo ty też reprezentujesz IKEA, która no, super też bazuje na badaniach i wchodzeniu, że tak powiem, z butami do ludzkich domów. Może opowiesz coś więcej o tym doświadczeniu. Jak wygląda ten cały proces? Bo no, rzeczywiście, jeśli chodzi o skalę taką większych inwestycji, większych brandów, IKEA jest dosyć ewenementem. Najpierw jest to badanie, jest to sprawdzanie na żywym organizmie, a dopiero potem za tym idzie projektowanie. Dokładnie tak to wygląda. To znaczy wchodzimy z butami, staramy się je zostawić w przedpokoju, zazwyczaj nie mamy gdzie. Tu już się zaczynają pierwsze nasze badania i obserwacje. Tak jest, że globalnie staramy się poznać problemy, z którymi borykają się ludzie. Wchodzimy do domów nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie i to jest bardzo ważne i zauważamy, że problemy są właściwie globalnie takie same. To nie jest tak, że my dzisiaj mamy w Polsce jakieś wyjątkowo inne problemy związane na przykład z mieszkalnictwem. Mieszkamy na małej powierzchni, mamy za ciasne mieszkania, chcemy mieć komfortową, dużą przestrzeń tylko dla nas, chcemy jednocześnie dzielić tą przestrzeń z kimś nam bliskim, ale także mieć poczucie, że w tym małym własnym domu czuję się jak w super luksusowym domu z żurnala. Więc jakby
chcemy poznać, co stoi, jakie są bariery, co możemy podpowiedzieć, jak pokazać pewne rozwiązania. I mówimy tutaj o różnych rzeczach, dlatego właśnie te badania, które są na całym świecie prowadzone, które wchodzą do domów, niezależnie od tego, czy jesteśmy w Chinach, czy jesteśmy w Stanach, te domy okazuje się, że są naprawdę bardzo podobne. I być może różni nas to, że mieszkamy na zupełnie innych krańcach świata. Być może mamy inny klimat, być może mamy inną kulturę, ale problemy są takie same. I to jest bardzo ważne, bo z tego możemy czerpać i właśnie dowiadujemy się dzięki temu, co nas trapi, nas ludzi, jakie my mamy problemy. Kiedy była pandemia, dowiedzieliśmy się, że ludzie potrzebowali po prostu komfortu takiej przestrzeni dla siebie, takiego komfortu bycia samemu ze sobą i szukali tych rozwiązań. No i oczywiście tutaj trzeba było wyjść naprzeciw temu, jakby sprawić, że każdy w tym domu czułby się dobrze. Jak to zrobić? Jak można poprawić ten byt? No więc jedni sobie radzili w ten sposób, że mieli nowe rytuały na przykład, czyli codziennie rano, tak jak zazwyczaj chodzili sobie po drodze i gdzieś tam pili ulubioną kawę po drodze, tak stworzyli sobie w domu taką własną kawiarenkę i to stało się ich takim nowym rytuałem. I zauważyliśmy taki trend, że ludzie po prostu znaleźli sobie coś zupełnie takiego, co przełożyli sobie na te domowe warunki. I to pozwoliło im w jakiś sposób przetrwać. No, umówmy się, nie był to łatwy czas, a jednocześnie poznanie tych wszystkich rzeczy, które w tym czasie się działy w naszych domach, to było niesamowite dla takiej firmy, która właściwie ma możliwość sprawdzenia, co dzieje się w różnych krańcach świata i zobaczenia, czego jeszcze tym ludziom brakuje, żeby byli szczęśliwi, żeby mogli, nie wiem, cieszyć się codziennym dniem, żeby było tak jak było przed pandemią i żeby nie musieli się martwić tym, że kurczę, no, mieszkamy w tej puszce i jest nam ze sobą bardzo źle. To nas w sumie fajnie prowadzi do kolejnego tematu, czyli bardzo trendy słowa w tym momencie, czyli well-being albo inaczej po polsku dobrostanu. Natomiast ja mam wrażenie, że bardzo często mówimy o tym dobrostanie z pozycji jednostki, czyli jak właśnie zrobić, żeby mieć te rytuały w domu, jak poprawić swoją sytuację w domu, jak się wyciszyć, zrobić swoje miejsca relaksu, miejsca, w które nas rozwiną i poprowadzą nas w taki stan zen. Natomiast nie ma za bardzo w tej dyskusji rozmowy, jak ten well-being wprowadzić w społeczeństwo jako takie. To jest właśnie moje pytanie do was. Jak to właśnie przełożyć, żeby ten dobrostan osiągnąć w projektowaniu dla społeczeństwa, dla większej grupy ludzi, a nie ograniczać się w tym dyskursie tylko do pojedynczej osoby? Krótko, słuchać młodego pokolenia. Dlaczego to mówię? Już wyjaśniam. Dlatego, że zupełnie inaczej, już począwszy od zetek, a pewnie pokolenie alfa dosyć mocno pójdzie w tym trendzie. Dla nich wspólnota to jest coś więcej niż to było 20-30 lat temu, gdzie powiedzmy, nie wiem, jakieś więzi rodzinne, bardzo silne przyjaźnie były najważniejsze. Dzisiaj mówiąc o młodym pokoleniu, coraz częściej cyfrowych nomadach, mówimy o osobach, które tak naprawdę tą wspólnotę budując na bardzo podobnych wartościach, mimo całej oczywiście takiej złej prasy, która dotyczy młodego pokolenia, to badania wskazują, że te wartości są wspólne. Ja myślę, że to oni tutaj wprowadzą dużą nową jakość, dlatego że oni sami budują miejsca do tego, żeby się spotykać i czasem się nie znają. Tak? I to też zaczyna się dziać już dzisiaj, no bo nie wiem, no, widziałyśmy się dwa razy na Zoomie, a uściskałyśmy się, jakbyśmy się znały, nie? Nie znamy się. Zobaczcie, jak inaczej już zbudowana jest relacja i myślę, że tutaj absolutnie raz, że technologia, która umożliwia nam po prostu nawiązywanie bardzo szybkich kontaktów, nieograniczonych ani czasem, ani przestrzenią, ale też no właśnie młode pokolenie, które wyrosło już w takim duchu, pozwoli nam na to, żebyśmy właśnie inaczej budowali też przestrzenie wspólne czy przestrzenie na przykład, nie wiem, włączające, bo oni sami to robią, po prostu siadają
I ta przestrzeń już nie jest nie miejscem, tylko miejscem. A właśnie myślisz, że oni naprawdę je budują? Bo ja mam wrażenie, że oni właśnie przez to, że zostali wychowani w tym zdigitalizowanym świecie, w tym świecie zostają, tak? No jeszcze do tego dochodzi metavers, który im to wszystko ułatwia i totalnie wciąga. Tego jeszcze nie ma. Tak. Ale wszyscy o nim mówią. Dokładnie. Ale to jest straszydło na najbliższe 5 lat. Wiesz co, no ja myślę, że tutaj ulegamy pewnym stereotypom, że relacje są płaskie, że nie są głębokie i tak dalej, i tak dalej. Tyle, że wiecie co, ja myślę, że my definiujemy te relacje z perspektywy przeszłości albo teraźniejszości. Ja zawsze podaję tutaj przykład telefonu. Kiedyś telefon pozwalał nam, taki telefon, wiecie, który stał w miejscu, nie? Tam trzeba było wykręcić numer. On pozwalał nam utrzymywać relacje, nie wiem, z ciocią z Ameryki. I nikt nie mówił, że ta relacja jest płaska. Wszyscy mówią, że jest okej, jest zbudowana. Ja myślę, że to jest to samo. No to, co technologia, która umożliwia im nawiązywanie kontaktów, to jest technologia, z którą oni się urodzili. Dla nich świat realny, fizyczny, nie odróżnia się od świata wirtualnego. Oni nie muszą pytać Zosi, co robiła wczoraj, bo oni to widzieli na relacji. Ale czy to jest złe? To może jest złe z naszej perspektywy, bo my tak kiedyś nie robiliśmy. Nie? To tak jak, nie wiem, z telewizją w domu. Jak dziecko ogląda telewizję, no to nie jest taki wielki dramat, ale już siedzi i patrzy w telefon, no to już jest kongo. To jest to samo. Nie? Technologia czasem jest źle rozumiana przez to, że my się po prostu z nią nie urodziliśmy, że ona przyszła do nas. Mimo, że absolutnie zaakceptowaliśmy ją, używamy jej i tak dalej, i tak dalej. Po prostu nie do końca jest czymś, co gdzieś tam wrosło w nas. Więc nie, ja nie uważam tak, że te relacje są gorsze. I myślę, że w ogóle nie ma co wartościować, nie ma co oceniać. Są inne po prostu. Inne będą może w metaversum, a może będą właśnie jeszcze na przykład głębsze, bo dzisiaj będę mogła być słoniem, a jutro będę mogła być koniem. I to pozwoli mi na to, że ja wyjdę z jakiejś swojej ramki, że ja przestanę funkcjonować w jakiejś definicji człowieka, który ma ręce i nogi. Nie wiem, zastanawiam się oczywiście, tak? Mi też chodziło trochę o kwestię nie tylko relacji, ale też samej sprawczości. Tutaj brałam udział w takiej ciekawej dyskusji w Helsinkach w bibliotece. To było spotkanie Timmermansa z młodym pokoleniem, właśnie z przedstawicielami młodego pokolenia. I było takie ostatnie pytanie z widowni od młodej dziewczyny. Po prostu o przekaz. Jaki ma pan przekaz? No bo on jakby reprezentuje tą generację, która... No on teraz powoli się będzie żegnał z życiem zawodowym. I on powiedział, słuchajcie, wyjdźcie na ulicę, bo sama sprawczość, którą tworzycie w sieci, w internecie, to jest mocne, to jest super, że macie połączenie, macie edukację, macie wszystko na wyciągnięcie ręki, ale tak nie dokonacie zmiany. Tak będzie rosła tylko wasza frustracja, ale w żaden sposób nie dokonacie takiej sprawczej zmiany, więc powinniście się zmotywować, wyjść na ulicę i być po prostu w tym wszystkim razem fizycznie, a nie tylko w świecie digitalowym. Co wy na to, jakie jest wasze spojrzenie? Czy ja mogę jeszcze wrócić do tego pytania wcześniejszego, Justyna, zanim pogłębimy ten wątek, bo ty zadałaś pytanie, to znaczy zwróciłaś jakby uwagę na to, że dużo mówimy o tym dobrostanie jednostek, mniej o dobrostanie społeczności, przy czym nie wiem, nie mam, myślę głośno w pewnym sensie, bo nie mam tutaj jakiejś wypracowanej odpowiedzi czy poglądu na ten temat, natomiast nie widzę rozbieżności pomiędzy dobrostanem jednostki i dobrostanem społeczności. Przede wszystkim, jeżeli mówimy o takim dobrostanie niekonsumpcyjnym, tylko dobrostanie na głębszych poziomach. Mówimy o jednostce, która ma spełnione pewne potrzeby gdzieś tam podstawowe. Czuje się, dobrostan to jest dla mnie też czucie się częścią pewnej społeczności, czy poczucie przynależności, tak? A czy ten tak zwany place attachment, przywiązanie do jakiegoś miejsca, czuje się częścią czegoś większego, tak? I tutaj fajnie Justyna opowiadała tak bardzo z życia, z praktyki, pragmatycznie mówiła o tym słuchaniu najmłodszych pokoleń. Moja odpowiedź będzie trochę taka bardziej teoretyczna, bo prowadziłam badania dotyczące tego dobrostanu jednostki i powiązania z takimi zachowaniami prospołecznymi,
prośrodowiskowymi i takie relacje istnieją jakby, tak? To znaczy jednostka właśnie zrealizowana na głębszych poziomach, nie tylko dlatego, że się regeneruje, chodzi do spa, regularnie ćwiczy. Mówimy o jakichś głębszych potrzebach. Praca, sens, misja, tak? Robię to, w czym się realizuję. Jest jakiś balans w moim życiu. Wchodzę w jakieś głębsze relacje i tak dalej, i tak dalej. To takie jednostki jakby działają częściej prospołecznie, prośrodowiskowo, tak? Nie wiem, czy to jest jasne, natomiast chciałam tylko tutaj jakby wrócić do tego tematu, a ty już mówisz teraz o sprawczości. Sprawczość to jest to słowo, które właśnie jednostka do społeczeństwa, nie? To jest to, co też trochę się już dzieje. No, często też używamy niestety technologii na przykład do, nie wiem, gdzie zasadzimy drzewa w przestrzeni wspólnej, w przestrzeni miejskiej. Okej, okay, no narzędzie jest spoko, jest super, każdy może na tym telefonie gdzieś tam sobie zagłosować, nawet co z osobami, które nie używają technologii, nie dlatego, że nie potrafią, no, tylko dlatego, że nie chcą, nie? Ale to jest wątek zupełnie poboczny, ale właśnie, czy to nie jest to, czego nam było trzeba w grupach społecznych, żeby wyjść z tego miejsca jednostki do społeczeństwa, że my możemy coś zrobić, że jestem sprawczy, że ja mogę zadecydować, nie? To jest chyba tutaj takie kluczowe. Ja też tutaj dwie rzeczy chcę powiedzieć. Z jednej strony patrzymy na młodych ludzi i kiedy widzimy licealistów, którzy co piątek stoją i mówią, że oni są absolutnie za tym, żeby zwrócić uwagę na to, co się dzieje w środowisku, to nie możemy powiedzieć, że to się nie dzieje, bo to się dzieje. Młodzi ludzie chcą, wychodzą i zbierają się w pewne grupy społeczne i mówią o tym. Z drugiej strony także biznes może pomagać, kiedy na przykład angażuje osoby, które dzisiaj są trochę wykluczone poza nawias, bo żyją w biednych krajach, bo nie wiem, nie mają pracy, bo nie potrafią niczego zrobić. Są takie firmy, tutaj nie chcę mówić konkretnie jakie, ale są pewne firmy, które na przykład angażują ludzi mieszkających gdzieś w biednych krajach, żeby właśnie nauczyć panie, żeby coś wyszyły, żeby coś stworzyły, żeby panowie coś wyplatali i później się to sprzedaje na całym świecie. Czyli jest taka możliwość, aby angażować większe grupy społeczności, być odpowiedzialnym też za tych ludzi, którzy dzisiaj trochę żyją, trochę poza marginesem i też jakby włączać je do pewnego całego cyklu tworzenia i budowania pewnych i relacji, bo to też są relacje pomiędzy nami a ludźmi, którzy tam żyją i też uniezależnienia tych ludzi. A młodzi ludzie jak najbardziej są właśnie przyszłością. Kiedy my nauczymy ich odpowiedzialnie, nie wiem, wykorzystywać materiały naturalne, kiedy nauczymy ich, że można coś zrobić, oni po prostu będą to robić i oni to tak się dzisiaj dzieje. My mamy właśnie przykład te piątki, bardzo gdzieś mocno mi siedzą w głowie. Kiedy to była oddolna inicjatywa, tutaj nikt nikomu nie kazał, nie było za to piątki z geografii czy z biologii pod koniec roku. Podejście do mody chociażby, tak? Pójście do second handu 20 lat temu wynikające z braku pieniędzy, dziś jest częścią pewnej odpowiedzialności. Więc to tutaj ta zmiana też się dzieje i może rzeczywiście jest tak, że to na początku ten aktywizm jest prosty, no bo to jest nakładka na Facebooku. W sumie niewiele znacząca tak naprawdę. No ale od czegoś, po pierwsze od czegoś trzeba zaczynać, a po drugie ja myślę, że potrafią się zebrać i to jest strzał, nie? To jest idea, która ciągnie, zwłaszcza, że no temu pokoleniu też brakuje wstrząsów. Nawet teraz coraz częściej się łączy zetki z alfami po COVID-zie i po doświadczeniu wojny, bo to jest pokolenie, które tak naprawdę do tej pory nie przeżywało potężnego kryzysu. Nie? Więc tutaj też ja myślę, że to te wydarzenia mocno naznaczą ich tą dalszą drogę. Jestem pełna nadziei, że bardzo odpowiedzialną i bardzo taką myślącą o jutrze. To jeszcze kończąc tylko ten wątek. Też mam taki śmieszny przykład z Berlina. Kiedyś znajomy mi wysłał na drzwiach swojej kamienicy plakat pod tytułem "Potrzebujesz cukru, czy tam szklanki mleka,
tutaj jest aplikacja, połącz się w jedną wspólnotę sąsiedzką przez aplikację. No i potem były tam podpisy, a czy nie można po prostu zapukać do drzwi. I trochę też z tej perspektywy zadaję trochę to pytanie, że rzeczywiście no ta generacja Z jest no już tak przebodźcowana tą technologią, że czasami zamiast iść prosto do celu bardzo łatwym rozwiązaniem, idzie naokoło, żeby tylko ta technologia w tym była. A czy to złe? Na pewno inne, no więc to też jest kwestia właśnie tego, że... Tego, co powiedziałaś, że po prostu my się wychowaliśmy trochę inaczej i ta technologia nie zawsze była z nami, więc my jesteśmy gdzieś pomiędzy, a u nich to jest chleb powszedni, więc no też bardziej tylko jest kwestia zrozumienia. Zobacz, dzięki aplikacji mogę dostać tą szklankę cukru w takim miejscu, gdzie dzielimy się żywnością i tak naprawdę nie muszę znać tego, kto mi ten cukier przyniósł, nie? Albo kto przyniósł 5 bananów, bo kupił 10 i 5 zjadł, a 5 nie może zjeść. Przyniósł do tego miejsca i przez aplikację jakąś food sharingową po prostu ktoś może te banany pozyskać od niego, niekoniecznie go znając, nie? Więc ja myślę, że to jednak rozszerza możliwości. Okej, teraz trochę wrócę do tego, co Kasia mówiła. A propos tych łączenia małych nawet środowisk, które mogą coś wyplatać, a potem to jest sprzedawane na globalną skalę. No to jest pytanie trochę dedykowane do ciebie, ale w sumie też jestem ciekawa, co Edyta i Natalia ma na ten temat do powiedzenia. Czyli właśnie o biznesie o języku korzyści, jak trafić, bo to jest coś, z czym się też dużo projektantów zderza na samym początku, czyli idea jest piękna, są chęci, jest cały szereg badań, no ale nie ma tego najważniejszego czynnika, czyli inwestora. I jak z twojego doświadczenia warto rozmawiać i jaki właśnie ten język korzyści używać, żeby zachęcać do takich nowych inicjatyw, które nie są tylko sfokusowane na biznes, ale przy okazji mają tą wartość dodaną? Przede wszystkim należy postawić człowieka w centrum zainteresowania. To człowiek jest odbiorcą i tą korzyść, którą my jako producent, sprzedawca, projektant będziemy mieć, tak naprawdę dobrze by było, żeby taką samą korzyść miał nasz odbiorca. I teraz prosty przykład. Mówimy sobie na przykład, zmień baterię, zmień perlator w swoim kranie. Dodaj kran, który będzie miał perlator. Jeżeli nie wytłumaczysz odpowiednio, co to daje, bo tutaj korzyści będą dwie. Dla ciebie, człowieku, odbiorcu kupujący, korzyść będzie taka, że będziesz mniej wody wylewał. Dla środowiska będzie zysk taki, że będziemy mniej wody zużywać. A dla sprzedającego, no bo sprzedał pięknie zaprojektowany produkt. Dla mnie to jest język korzyści. Korzyść to nie jest korzyść tylko dla osoby, która wytwarza i sprzedaje. To jest też ta korzyść, którą ma osoba kupująca, i tak naprawdę całe społeczeństwo, bo to wcale się nie kłóci, to może iść ze sobą w parze. I takich przykładów jest bardzo dużo, więc jakby ja w ten sposób rozumiem język korzyści z punktu widzenia biznesu. Jeżeli zaczynamy jako projektanci, mamy swój własny pomysł, co chcemy projektować, chcemy wejść w ten świat i chcemy sprzedać nasz produkt, zastanówmy się, dla kogo i co to temu komuś da. Bo fajnie jest tworzyć rzeczy piękne, ale one muszą też coś przynieść nam, kurczę. Ziemia ma pewne swoje zasoby i one są ograniczone, więc nie będziemy do końca swojego świata po prostu czerpać z tych zasobów, one się wyczerpią. Tworząc coś, musimy mieć świadomość tego, że okej, zabrałem to, ale może w zamian dam coś innego. Jeśli nie temu człowiekowi, to być może całemu społeczeństwu, a może po prostu środowisku. Więc to jest dla mnie właśnie ten język korzyści. Tutaj mówisz bardziej o korzyści dla użytkownika, a mi też chodzi o to, jak sprzedać tą ideę i ten pomysł do inwestora, żeby on widział, że jest w tym korzyść biznesowa, ale również właśnie ta wartość dodana, żeby trochę edukować tych inwestorów, tym, że nieważne jest tylko ta tabelka w Excelu, tylko jest jeszcze ta dodatkowa wartość, która po prostu będzie zmieniała zachowania społeczeństwa czy konsumenta.
No właśnie tłumacząc, jakiego rodzaju to są korzyści, bo to nie jest tak, że my musimy tu, teraz i natychmiast się strasznie wzbogacić. W ogóle tutaj nie mówimy o tym. Bardzo często pieniądz jakby definiuje to, co jest korzyścią dla osoby sprzedającej. On mówi sobie, kurczę, w perspektywie 2-3 lat ja sprzedam to, co wyprodukowałem, bo to jest fajne, to jest modne, to się sprzeda teraz. Ale za 5 lat nie, już nie będziesz miał tego zbytu, nie będziesz tego miał. Bo nie było z tego korzyści ani dla ciebie, ani dla... Znaczy dla ciebie było, bo przez 2 lata było super. Ale w dłuższej perspektywie nic nowego nie odkryłeś, nic nowego nie dałeś. Ludzie się zorientowali, że to nie jest prawdziwe. Czyli ta korzyść, tak naprawdę tłumaczenie tego, co tobie to daje. Daje to to, że w dłuższej perspektywie ludzie po prostu będą uważali ciebie jako uczciwego człowieka, który coś robi dla nas, dla społeczeństwa. On nie jest tylko po prostu wyrafinowanym biznesmenem, który tylko czeka na nasze pieniądze. On czeka na to, żeby poprawić, ulepszyć jakoś ten świat. I to jest ten język korzyści, którym powinniśmy się komunikować również w biznesie. Tak, no jakby z mojej perspektywy to może trochę inaczej wygląda, ale moje doświadczenie też w biznesie jest zdecydowanie krótsze, tak, bo w tym obszarze, to tak bardziej też dla publiczności, bo wy może trochę na ten temat wiecie, natomiast w tym obszarze projektowania w oparciu o dane neuronaukowe pracuję przez ostatnie 5-6 lat. Wcześniej pracowałam dla firmy, dla mojego szefa, który zajmował się biznesem, a ja miałam się głównie skupić na badaniach. Natomiast od 2 lat prowadzę swoją własną działalność i jakby też próbuję rozkręcić biznes, tak? Próbuję dosłownie sprzedać te usługi konsultowania projektów jakby od strony właśnie neuronaukowej, neurobiologicznej czy doświadczenia człowieka. I tutaj tak, są dla mnie jakby 2 wyzwania. To znaczy pierwsze, ja się w ogóle musiałam przestawić kompletnie, ponieważ ja przez wiele lat właśnie siedziałam w środowisku akademickim i jakby, które operuje zupełnie innym językiem, więc jak zaczęłam rozmawiać z pierwszymi deweloperami albo architektkami, to oni w ogóle nie wiedzieli chyba często, o czym ja mówię, tak? Więc musiałam się nauczyć jakby zupełnie nowego języka. Natomiast no mam takie poczucie, że jednak większość ludzi, z którymi rozmawiam, są głównie zainteresowani pieniędzmi albo trendami. To są akurat w tych środowiskach, w których ja się obracam, to są takie 2, albo coś jest trendy, tak? Teraz neuroarchitektura jest trendy, więc może się tym zainteresuję. Natomiast albo po prostu będę miał z tego jakieś wymierne korzyści. Oczywiście są też designerzy, którzy są zainteresowani faktycznie projektowaniem, właśnie patrzą w przyszłość, podchodzą do projektowania odpowiedzialnie i faktycznie chcą projektować jak najlepiej dla człowieka i dla planety. Czasami te motywacje są bardzo złożone, czyli tam jest trochę wszystkiego. Więc to chyba różnie tak w praktyce wygląda. Natomiast użyłyście tutaj tego słowa klucza, moim zdaniem, edukacja. Jakby tutaj w moim przypadku to są takie usługi wciąż innowacyjne i to też dopiero jak wchodziłam w to środowisko, rozmawiałam z jakimś tam swoim kolegą, który zajmował się innowacjami od dłuższego czasu, mówił, słuchaj, to musisz edukować swoich klientów, więc jest dosłownie indoktrynacja na początku, jest ilość prezentacji, jest ilość wykładów i ja tłumaczę jakby co z tego będziesz miał, nie w sensie ekonomicznym, tylko dlaczego warto projektować w oparciu o jakieś tam dane neuronaukowe, co z tego wynika, tak? Jaki jest związek tego ze zdrowiem publicznym, na przykład architektury ze zdrowiem publicznym i tutaj skracam, bo nie chcę wychodzić poza ramy. Chciałabym jeszcze jedno pytanie zadać, takie podsumowujące, no bo to był też temat tej dyskusji, mówienie o inkluzywności, o tej neuroróżnorodności. I to jest kolejne moje spostrzeżenie, że to są kolejne trendy słowa, tak, które fajnie brzmią, fajnie to się sprzedaje w artykułach, w projektach. Natomiast z waszego doświadczenia, no bo jesteście w tym jakby też osadzone, jakie są tak naprawdę wymierne korzyści i zalety projektowania inkluzywnego? Bardzo wiele.
Więc zaczynając od jednostki, tutaj ta jednostka mnie interesuje, no to jest wzmacnianie właśnie poczucia przynależności, budowania tego mostu pomiędzy dobrostanem jednostkowym a tym dobrostanem wspólnoty. Tak? Tak jak mówiłam wcześniej, jest wiele badań, które sugerują, że takie jednostki będą działać bardziej prospołecznie, prośrodowiskowo. Podnosi się istotnie też ich jakość życia. Natomiast to poczucie przynależności jest mega ważne, bo ono się przekłada na zdrowie i psychiczne, i fizyczne. Jednostki wykluczone, to są jednostki, które żyją w chronicznym stresie. Czują się odizolowane, ten chroniczny stres, tutaj mam background lekarza, jest powiązany z wieloma różnymi zaburzeniami, zarówno fizycznymi, jak i psychicznymi. Tak? Natomiast jeżeli chodzi o, powiedzmy jakby społeczność, no to jest budowanie jakiegoś kapitału społecznego w takich wspólnotach, gdzie relacje są mocniejsze, oczywiście lepiej się współpracuje, takie społeczeństwa lepiej działają. Dla biznesu, no to są te sławne, coraz, nie wiem, ja przynajmniej znowu słyszę bardzo dużo na ten temat, tak zwane ESG data, tak? Może jeszcze zanim o ESG data będę mówić, albo nawet nie będę tego wątku zgłębiać, tylko wiemy, że jakby biznesy odpowiedzialne teraz gromadzą też te dane na temat tego, na ile inwestują właśnie w środowisko, w społeczeństwo i w tak zwany governance, czyli te mechanizmy, tak, zarządzania. Natomiast no, dla biznesów to jest też poszerzanie bazy klientów, tak? Dla samorządów no, to jest, mówię, wzmacnianie wspólnoty. Jeszcze zależy, prawda, kto jest zainteresowany tutaj, kto jest podmiotem, jaki produkt projektujemy, czy też jaką przestrzeń projektujemy, pod kogo i tak dalej. Nie? To tak w telegraficznym skrócie z mojej perspektywy. Dwa kamyki do ogródka wrzucę, łącząc to z tym pytaniem poprzednim. Przewija nam się właśnie sprawczość, ten kran, tak, kran, środowisko i tak dalej, i tak dalej. Sprawczość, transparentność do tego, czyli też bardzo ważna wartość dla młodego pokolenia, bo to jest pokolenie absolutnie transparentne i to widać już jak też, jakie są odpowiedzi rynku na tą potrzebę takiej transparentności. Ale my tutaj wszyscy chyba dążymy właśnie do takiej jednej wartości, przestrzeni, którą jest przyszłość, ale przyszłość nie w wizji takich dwóch narracjach, którymi my się karmimy, czyli albo utopia, albo dystopia, czyli dwie wizje skrajne, z jednej chcesz uciekać, bo nie chcesz żyć w dystopii, a druga jest tak utopijna, że twoja sprawczość jest tak naprawdę zupełnie znikoma, tak? No i właśnie to poczucie wspólnoty łączące jednostkę, społeczeństwa, małe społeczności, duże społeczności, ale też biznes, to jest taka protopia, czyli to jest taka idea, której każdy następny dzień może być lepszy. Tak? On nie musi być od razu jakimś rajem, ale on może przynieść coś pozytywnego. I ja myślę, że to jest ten język korzyści. Pokazywanie niewielkich kroków, ale tych małych kroków, które codziennie, który właśnie kran, który nie zużywa nam dużo wody, powoduje, że rzeczywiście krok do kroku jesteśmy w stanie jakiś kamień milowy przenieść, nie? To właśnie ta sprawczość, taka mała sprawczość, a ważna po prostu. No to ja się muszę tylko podpisać pod tym wszystkim. Zaufanie, jeszcze nie mówiłyśmy właśnie tutaj o budowaniu zaufania. Ale zaufanie to też sprawczość trochę, nie? No bo jak... No słabo w społeczeństwie polskim, tak? To wy na ten temat może więcej wiecie, bo ja od wielu lat żyję poza Polską w zasadzie, natomiast ktoś mi zwrócił uwagę, jakiś socjolożka parę tygodni temu, że w ogóle... Zaufanie wśród Polaków to jest duże wyzwanie w dalszym ciągu. Ja myślę, że zaufanie się wiąże ze sprawczością, bo rzeczywiście, no bo jeżeli ja wiem, że ty jesteś sprawcza, no to ja jestem w stanie ci bardziej zaufać, że to nie jest pusta idea, nie? Że my nie karmimy się już takimi wytrychami, tylko że zaczynamy coś rzeczywiście po prostu robić z tym. Nie? To tą protopią i tym super optymistycznym akcentem. Kończymy dyskusję. Teraz czas na pytania od naszej publiczności. So you addressed something regarding the global south and this social inclusion. And I would like to state something. It is architecture a luxury and trend, or it is respond to a human needs? And the next part of my question, what is your suggestion to young architects that they are being actually trained in school and being so open and creative and then go to the market and stuck with aggressive developers, and then when they go to actually work in architecture, then the production is not responding to human needs.
So then again, it is a luxury or trend, or it's actually responding to human needs. So if you could reflect a little bit on that, and maybe the audience could also share the discussion with us. I don't know. Okay, thank you. Yeah, I think it's a great question. I'm not an architect. I'm neuroscientist, neurobiologist, and I've been working with architects for the last few years, and I know this dilemma very well. And from conversations with architects, and my ex-boss, out of frustration, opened his own company. But I guess this is not a, so, and more than that, he knew that the market out there that he was facing was completely, it didn't correspond with his idea of architecture. Architecture very much focused on humans and human needs. So he decided to open his own company and also a movement, which is kind of bottom-up movement, which is called the movement of conscious cities. I guess this is not the idea for everyone. From my conversations with him, he was also saying that, but I guess also it's not a solution for everyone. I think very interesting things are happening in Global South. He was also saying that actually architects there are doing much more interesting projects for human needs, and very often because there's no infrastructure and because there are no developers, you need to work closely with community, and very often you manage to work as a mediator. And he was also indicating some fascinating architects in Africa, which bring together communities. They really listen to these communities, people's needs. And again, this is not a solution for everyone. What is the solution? I don't know. How to face the system? Well, I would say that what you mentioned before, that the education, it's so crucial. It's just the base of all the conversations with the developers. It's just to change their behavior, and the mind shift has to start with educating them and like giving this little piece. I remember this really nice example from the lecture that you were giving 1 year ago in Poland, that one architecture studio couldn't really correspond with the investor about the ventilation system in the building, in the office building. And at the end, they showed the data, how many people are getting sick when they are having a bad ventilation system, meaning they are losing money because they have many people, like 50% of people are just off from the work. And I guess this is the, this one first little piece to really show the data and somehow really smartly correspond and mix the business and the social aspect of it. Can I just add something to that, Justyna? Yeah. So again, speaking about ITIM and my experience of working with Hume, that was very much his motivation. He was saying that science can really empower architects, scientific data, evidence, which is coming from all sorts of disciplines, they can be very empowering because all this information in it can augment your design decision, but that could be also something that you present to investors. And yes, you just educate them. But not easy, very challenging, very important topic. Jak łatwo jest przekonywać inwestorów, albo jak trudno jest przekonywać inwestorów o tym, że to że warto się posługiwać takimi metrykami? No, świetne słowo też, metryka, tak? Bo to też jakby tutaj wracając do tego tematu projektowania w oparciu o dane i znowu jedna z idei, które wyniosłam z tego swojego, poprzedniego doświadczenia. Znowu, dane naukowe i tak dalej, one wnoszą jakby zupełnie nowy set metryk ludzkich, tak? Co w projektowaniu architektonicznym, no, mogę zaryzykować, powiedzieć, nie istnieje. Tak? Mamy te wszystkie tradycyjne metryki, natomiast te metryki ludzkie, które są związane ze skutecznością pewnych działań architektonicznych i tak zwanym design impact, tak? Czyli wpływem designu na człowieka, one nie istnieją. I tutaj była taka idea i my staramy się właśnie ją wprowadzać. Natomiast na ile to... Nie, to znaczy, powiem tak, moje doświadczenie jest bardzo ograniczone.
Na dzień dzisiejszy osoby, które do mnie się zwracają jako klienci, to są osoby niezwykle otwarte, które gdzieś tam o tych neuronaukach wcześniej słyszały, które są faktycznie głęboko przekonane, że rozwiązanie dla tej planety, dla jakby głęboko odpowiedzialnej, to są osoby, które jakby przychodzą do nas i mówią, nie wyobrażam sobie, żebym nie mógł skorzystać z tego narzędzia. Tak? Natomiast staram się przez te ostatnie dwa lata uczestniczyć w różnego typu eventach i żmuty proces edukacji. Ale mogę też coś powiedzieć, przepraszam, na temat moich doświadczeń z firmy Hume i właśnie E-Type Alti. Tam było dużo biznesów i firm, które w tym kierunku szły. Tak już mówię w skali globalnej, bo ja tutaj bardziej pracuję Polska, Włochy, przez ostatnich parę lat i też Kanada. Natomiast w skali globalnej były firmy, które były tym zainteresowane zdecydowanie. Jest to trudne, pojawiają się te wszystkie standardy WELL, tak, w budownictwie i tak dalej, więc ludzie zaczynają powoli się na ten paradygmat dobrostanu w architekturze gdzieś tam otwierać. Natomiast no, dla mnie tak długofalowo to jest w ogóle jakby ta świadomość właśnie, że to są wszystko jakby nowe tematy, że architektura, przestrzenie zmieniają biologię, wpływają na umysł człowieka, na to, jakie decyzje podejmujemy. I to bardziej ze Stanów, jak słuchałam na przykład różnych seminariów tego WELL Institute, dotyczących też tych WELL Certificates, to tam się mówi, że właśnie zdrowie publiczne nie jest jeszcze kojarzone z architekturą i z urbanistyką. Jakby. I tutaj jest też kwestia jakby podatności tej świadomości na te metryki ludzkie. Tak? Pytanie, czy ta zmiana nie przyjdzie oddolnie? Czy ta zmiana... Czy to tak. Właśnie klient, jeśli tak absolutnie mogę, nie powie, że powinno. Ja tego chcę... I teraz ty to musisz zrobić. No, tylko ta świadomość musi... No to jesteśmy w jakiejś grupie innowatorów, nie? Ona musi się rozwinąć. Na to wszystko potrzeba czasu. To tak jak tutaj było pytanie o edukację, o to właśnie jak zmieniać też architekturę, czy podejście do architektury. Na to wszystko potrzebny jest czas, po prostu, nie? Bo to nie są zmiany... z przejścia, nie wiem, z jedzenia jabłek koloru czerwonego na zielone, nie? Tylko to są zmiany, które muszą wynikać z głębi, z potrzeby po prostu, bo one tylko wtedy są głębokie, nie? I powodują zmianę dłuższą. No i właśnie, i może rzeczywiście, może jednostka, społeczeństwo, może od dołu trzeba, niekoniecznie czekać na jakiś grom z jasnego nieba w biznesie. Pytanie tylko czy my mamy czas. Nie, w ogóle globalnie nie mamy czasu. Ale wiesz, może czas jest pojęciem względnym i nie będzie nam trzeba 10 lat, tylko to się stanie szybciej. No pytanie, jak my definiujemy czas tak naprawdę, nie? Może dzisiaj, wczorajszy 10 lat to jest dzisiejszy miesiąc, nie? To znowu jakaś ramka definicyjna czasu nas dopada. Tak, oczywiście, no ale z drugiej perspektywy, no tak jakby... No te zmiany się dzieją bardzo, bardzo powoli, tak? To nawet Natalia mówiła, że 2 lata, a no jakby nadal jest ciężko, więc to bardziej z tej perspektywy, że no ten czas się nieubłaganie kończy, no i ja bym stwierdziła, że jednak jakkolwiek definiujemy czas, no to się nie dzieje w miesiąc i nic nie wskazuje, żeby się zadziało. Może to nie jest liniowe? Tylko wiesz, będzie się działo powoli, powoli, potem przyjdzie jakiś taki, jak kula śnieżna. No właśnie, może też tak możemy na to spojrzeć. To ciekawe i są też takie epicentra, gdzie ludzie bardziej się tym interesują. Widzę takie rejony, gdzie te neuronauki, na przykład północ Włoch. To się nie dzieje liniowo i to się oczywiście nie dzieje globalnie. Są takie centra, pop, 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 one sobie gdzieś tam wyskakują i potem się tworzy jakaś sieć ludzi. Jeszcze wracając do tego pytania, no nie trzeba było przekonywać na przykład takie firmy jak Google, nie trzeba było przekonywać na przykład takie firmy jak Edge, klienci, z którymi pracowaliśmy jeszcze za czasów studia Hume, z tym, że tam to oczywiście też jest jakby inna motywacja, prawda? Chcemy być early adopters jakiegoś paradygmatu, chcemy być pierwsi, chcemy tego spróbować. Pięknie paniom dziękujemy. Katarzyna Jaros-Puzio, Natalia Olszewska, Justyna Puchalska i Edyta Sadowska. Jeszcze raz dziękujemy i brawa. Dziękujemy.